Witam wszystkich po obiedzie i tak jak Mateusz mówił, demokracja jest ustrojem, który budził zainteresowanie filozofów już od najdawniejszych czasów, natomiast w okresie współczesnym jest to ustrój, który niewątpliwie dominuje. Wszystkie praktycznie państwa, czy to rozwinięte, czy również większość państw na świecie posiada ustroje, które są demokratyczne lub zawierają znaczący demokratyczny element. Jeżeli chodzi o dyskusję w tradycji filozofii politycznej, to możemy znaleźć elementy dyskutowane od Platona poprzez praktycznie całe dzieje, aż po XX wiek, po teoretyków takich jak Karl Schmitt, czy patrząc na tradycję austriacką, na tradycję szkoły austriackiej, również tacy myśliciele jak Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek czy Hans Hermann Hoppe pisali dużo o demokracji. Pytanie, czy demokracja to jest ustrój, który posiada jakieś inherentne wady? Czy jest to ustrój, który rzeczywiście, tak jak pisał Platon, musi z naturalnej konieczności dziejowej przejść do coraz to gorszego stopnia, przekształcić się w ochlokrację? Czy też możliwe jest pewne zastosowanie pewnych elementów, które by naprawiały? Również ciekawym pytaniem jest, jak pozostaje w praktyce, jakie elementy historycznie można wyróżnić, które wspomagały demokrację, które osłabiały demokrację, czy to przynosiło korzyść społeczną, czy nie. Nad tym pytaniem zastanowią się filozofowie, autorzy publikacji z zakresu filozofii politycznej, Olgierd Sroczyński, Karol Zdybel i Norbert Slenzok. I jako pierwszego poprosiłbym o wypowiedź Olgierda. Oddaję Ci głos. Dobrze, dziękuję. To znaczy rozumiem, że ja mam teraz odpowiedzieć na pytanie, czy demokracja, czy ochlokracja, tak? Tak. Więc ja bym tutaj powiedział, że jest takie inne słowo kończące się na cja, które można by było tutaj zastosować, to znaczy mistyfikacja, ponieważ ja stoję na stanowisku, że każda władza, zwłaszcza w nowoczesnym państwie narodowym, bo powiedziałeś, że większość państw obecnie ma ustrój demokratyczny, ale tak naprawdę każda władza ma charakter oligarchiczny, to znaczy prędzej czy później, niezależnie od tego, z jakim typem idealnym ustroju mamy do czynienia, jeżeli bierzemy pod uwagę tę typologię tradycyjną, którą spotykamy, czy to u Platona, Arystotelesa, u Montesquieusza, to są tam wyróżnione typy idealne, natomiast realnie rzecz biorąc, każda władza ma charakter oligarchiczny. Nie jest możliwe, żeby demokratyczna większość podejmowała bezpośrednio decyzje w państwie o rozmiarach właśnie przeciętnego państwa, które znajdujemy tutaj na mapie współczesnego świata. Jest konieczne, żeby wytworzyła się pewna, można powiedzieć, elita, oligarchia, żeby być ścisłym, która za pomocą demokratycznej ideologii forsuje swój jakby partykularny interes. I jeżeli rozmawiamy tutaj w kontekście ograniczeń, które były przez filozofów proponowane na przestrzeni dziejów historii filozofii dla ustroju demokratycznego, to oczywiście wszyscy ci myśliciele mieli szczere intencje dotyczące właśnie ograniczania demokracji, tak jak przedstawiciele tak zwanego arystokratycznego liberalizmu pod koniec XVIII i XIX wieku. Natomiast w tej chwili ta retoryka jest, zwłaszcza aktualnie, używana tak naprawdę do tego, żeby grupa ludzi, którzy mieli dostęp do władzy, forsowała za pomocą ideologii demokratycznej swoją pozycję, to znaczy stabilizowała tę pozycję, aby utrwalała status quo, który jest dla niej wygodny. Więc o ile
Mamy tutaj do czynienia z jasnymi intencjami myślicieli, którzy takie ograniczenia postulują. O tyle w praktyce oznacza to powstanie tak naprawdę oligarchii. To tyle, dziękuję. Dzień dobry, nazywam się Karol Zdybel i teraz jest moja kolej. Dość nieoczekiwanie dla mnie się to stało, ponieważ Olgierd przerwał w momencie, w którym myślałem, że jeszcze będzie kontynuował myśl. Przepraszam za ten wyraz zaskoczenia, a przechodząc już do tematu, to ja w odróżnieniu od Olgierda postaram się skupić raczej na drugiej części naszego tematu, to znaczy pytaniu, czy władza demokratyczna, ale może nawet władza w ogóle, może ograniczyć się, a także czy może zostać ograniczona. Odpowiedź na to pytanie można potraktować w moim przekonaniu dwojako. Po pierwsze, zwracając uwagę na pewne przypadki historyczne, a więc podając swego rodzaju uzasadnienie anegdotyczne i takie uzasadnienie podam, jest to coś, co się nazywa w tradycji filozoficznej umową społeczną. Tyle, że przeważnie argumentuje się, że umowa społeczna jest takim konstruktem myślowym służącym uzasadnieniu określonych form ustrojowych, form sprawowania władzy. Natomiast nie jest faktem historycznym, co zgodnie podkreślają nieomal wszyscy przedstawiciele tego kierunku. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na przykład umowy społecznej zawartej całkiem niedawno, umowy społecznej jak najbardziej historycznej, mianowicie na przypadek księstwa Liechtensteinu, znany mi całkiem nieźle, chociaż oczywiście niedoskonale, w którym ta oligarchia sprawująca tam władzę, mianowicie rodzina książęca, porozumiała się z przedstawicielami stronnictw politycznych, a przede wszystkim z obywatelami swojego niewielkiego księstwa, przeprowadzając reformę ustrojową i rzeczywiście dzieląc władzę pomiędzy trzy zasadnicze podmioty, trzy zasadnicze organy, mianowicie samą rodzinę książęcą z jednej strony, Landtag, czyli Krajowy Parlament z drugiej i wreszcie ogół obywateli, mieszkańców Liechtensteinu, których, jak wspominałem, nie jest znowu tak wielu, bodaj 37 tysięcy. Tyle, że oczywiście tego rodzaju porozumienie jest możliwe tylko tam, gdzie panuje odpowiednio wysoka kultura polityczna, a w Liechtensteinie rzeczywiście panuje. Zarówno sama rodzina książęca jest świadoma tego, jaką rolę pełni w stosunku do księstwa, nad którym panuje. Jest to rola służebna i kiedy porozmawia się z tymi ludźmi, to z pewnością można odnieść wrażenie, że nie są to cynicy, oni mają poczucie misji i wiedzą, że ich utrzymanie się na obecnej pozycji, ich autorytet jest uzależniony od tego, czy będą sprawowali władzę w sposób odpowiedni, w sposób zgodny z takimi ideałami dobrego życia, jakie w tej lokalnej społeczności panują. Z drugiej strony sama ta lokalna społeczność również popiera tego rodzaju formę ustrojową i ma świadomość tego, że ograniczenia, powiedzmy, konstytucyjne dla jej władzy mają charakter rzeczywiście wiążący, że trudno je zmienić i że to jest dobrze, że trudno je zmienić. Panuje tam swego rodzaju mikrokonsensus, że tak powiem. Mikro dlatego, że mamy do czynienia z mikropaństwem. No ale to jest naturalnie przypadek bardzo rzadki. Natomiast we współczesnych dużych państwach, w szczególności w demokratycznych państwach narodowych, tego rodzaju oligarchia, o której mówił Olgierd, naturalnie ma przynajmniej do pewnego stopnia interesy sprzeczne z ogółem obywateli, w tym sensie, że utrzymuje się przy władzy dzięki permanentnemu ingerowaniu w spontaniczne łady rynkowe, dzięki stosowanej umiejętnie polityce redystrybucji, a także dzięki temu, że wytwarza i podtrzymuje ideologię, która usprawiedliwia ich szczególną pozycję w społeczeństwie. To jest prawda. Niemniej jestem zdania, że również tutaj można wskazać przynajmniej pewien tok myślenia, który mógłby nas doprowadzić do wyobrażenia o tym, jak władzę w tego typu strukturach można ograniczać. I żeby to zrozumieć, musimy sobie zdać sprawę z tego, że
W społeczeństwach masowych mamy do czynienia z jednej strony z mnogością ludzi o określonych preferencjach względem tego, kogo i z czego należy wywłaszczyć, w jaki sposób powinny być wprowadzane regulacje i jaka powinna być natura tych regulacji, a więc ludzie mają przeważnie jakieś wyobrażenia na temat tego, jak powinna wyglądać prowadzona polityka. Z drugiej strony mamy właśnie te oligarchie, a więc czy to grupę sprawującą władzę, czy też jakieś stronnictwa aspirujące do władzy, które no, również oferują swoje programy i chcą zostać wybrane bądź umieszczone na piedestale tamtejszych struktur politycznych. Niemniej należy zdać sobie również sprawę z kluczowego faktu, że stwierdzenie o tym, że ludzie wyrażają pewnego rodzaju wolę zbiorową poprzez mechanizmy demokratyczne jest ogólnikowe i samo w sobie niewiele mówi. Dlatego, że demokracja jest demokracji nierówna. Mamy do czynienia przeważnie z różnymi strukturami transmisji tych preferencji do organów władzy, a także z różnymi możliwymi odpowiedziami tych organów władzy na tak właśnie transmitowane preferencje. Nieraz same, że tak powiem, układy tych preferencji są na tyle niejednoznaczne, że wybór tych struktur, tak zwany, jak to określają teoretycy wyboru publicznego, wybór konstytucyjny, jest niezmiernie istotny, ponieważ może się zdarzyć tak, że przy tym samym układzie preferencji wyniki będą zgoła różne, w zależności od tego, jakie struktury transmisji preferencji zastosujemy. No, podstawowy wybór, jaki możemy sobie wyobrazić, to jest ten pomiędzy demokracją przedstawicielską, dajmy na to, a demokracją bezpośrednią, która zresztą, jak mówił Olgierd, jest niezmiernie kosztowna, co niekiedy bywa zaletą, niekiedy wadą. Na przykład w moim odczuciu sukces Szwajcarii polega na tym, paradoksalnie, że ich władze polityczne, ich struktury decyzyjne mają charakter nieomal archaiczny, przynajmniej w niektórych przypadkach archaiczny. Wciąż w niektórych gminach funkcjonują na przykład instytucje zgromadzenia ludowego, które jest niezmiernie kosztowne, w związku z czym ucieka się do nich tylko w bardzo szczególnych przypadkach, a na ogół pozostawia się ludziom dowolność w ich działaniu, w związku z czym stosunki między nimi są kształtowane według reguł rynkowych. To jest jak najbardziej pozytywna rzecz w świetle takiej, jak mi się wydaje, powszechnie w tej sali podzielanej normy własności prywatnej, która powinna i swobodnego transferu własności prywatnej, normy, która powinna kształtować stosunki między ludźmi. No więc jest wybór między demokracją bezpośrednią i przedstawicielską. Niemniej przedstawicielska w przypadku tych struktur, dużych struktur narodowych, czy wręcz porad narodowych, ma z innych względów pierwszeństwo. Taka przynajmniej jest obecnie obowiązującą i za niej się dalej skupmy. No ale tutaj pojawiają się kolejne wątpliwości, które nie są tak oczywiście rozwiązywalne. To znaczy trudno podać jednoznaczną odpowiedź. No na przykład, kiedy mamy jakąś większość wyłonioną w toku wyborów, ale z drugiej strony istnieje jakaś większość w społeczeństwie, która ma w jakiejś partykularnej sprawie inne wyobrażenie o tym, jak należy postąpić, prawda? Kiedy mamy do czynienia z jakimś buntem ulicy przeciwko prowadzonej obecnie polityce. No z jednej strony mamy tę legitymizację, ten autorytet władzy wybranej, z drugiej strony mamy jak najbardziej demokratycznie uzasadniony sprzeciw, w tym sensie, że no, większość, jako się rzekło, powinna mieć głos decydujący. No, co zrobić w takiej sytuacji? To jest naturalnie kwestia wyboru odpowiednich instytucji, struktur i tak dalej. Wreszcie hierarchia kompetencji reprezentantów. Kiedy mamy do czynienia z reprezentantami czy w różnych izbach tego samego parlamentu, czy na przykład z konfliktem prezydenta z parlamentem, bądź inny tego rodzaju konflikt, tutaj również możliwe są różne konfiguracje, że się tak wyrażę, i wiele zależy od tego, która z nich aktualnie obowiązuje. No i wreszcie ostatnia sprawa, sprawa jak najbardziej na czasie, mianowicie konflikt pomiędzy większościami globalnymi, a większościami lokalnymi. W niedzielę najprawdopodobniej odbędzie się referendum niepodległościowe w Katalonii. Przypuszczalnie zwycięży opcja niepodległościowa, no naturalnie, jeżeli referendum się odbędzie. Z drugiej strony, w skali całej Hiszpanii, opcja
oderwania się Katalonii od Hiszpanii nie jest popierana przez większość Hiszpanów, większość obywateli, przepraszam, tak się wyrażę. Co w tej sytuacji zrobić? Czy należy uszanować wolę Katalończyków, wyrażoną przecież w demokratycznym głosowaniu, czy należy uszanować wolę większości obywateli i zostawić Katalonię przy Hiszpanii? To jest kwestia otwarta i również tutaj wybór organizacyjny, wybór instytucjonalny jest niezmiernie istotny i trudno od niego uciec. Jedno i drugie ma pewne uzasadnienie demokratyczne, natomiast to, co zatriumfuje, ta opcja, która ostatecznie zwycięży, no o ile nie będzie rezultatem jakiegoś starcia siłowego, który jest w ogóle jakby poza, wydaje mi się, tematem, już będę kończył, dobrze, poza tematem naszej dyskusji, no to jest kwestia otwarta. Wszystkie te instytucje, które możemy sobie wyobrazić, a które służyłyby do rozwiązywania tego rodzaju konfliktów, to znaczy instytucje, które służą przeprowadzeniu demarkacji pomiędzy sferą polityczną, w tym sensie oppenheimerowskim, a sferą ekonomiczną, tak, czyli delimitacja pomiędzy rynkiem a jakąś hierarchią polityczną, wreszcie poszanowanie dla określonych instytucji prawnych czy administracyjnych. Wszystkie te instytucje mają umacowanie w kulturze danego społeczeństwa naturalnie. I cóż, tak jak w Liechtensteinie ta kultura stoi na poziomie niezwykle wysokim i przez to, między innymi przez to, żyje się tam tak niezmiernie dobrze, tak w innych społecznościach, w innych społeczeństwach ta kultura jest znacznie niższa, czego wynikiem są instytucje dużo niższej jakości. Także dopiero zmieniając instytucje, będziemy w stanie zreformować czy ograniczyć demokrację w takim kierunku, który z naszego naturalnie normatywnego punktu widzenia uznamy za optymalny. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja może zacznę od takiej próby uporządkowania tematów naszej debaty poprzez podzielenie go poniekąd wzorem tego, co zrobił Karol na początku swojego wystąpienia, na dwa odrębne zagadnienia. Dlatego, że ten temat, tak jak został sformułowany, demokracja czy ochlokracja, czy demokracja może się ograniczać, jest przynajmniej w mojej ocenie sformułowany nieco myląco. Dlaczego myląco? Dlatego, że takie postawienie sprawy stwarza sugestię, że odpowiedzi na te pytania, dwa pytania postawione w tytule debaty, mają status logicznie równoważny. Tymczasem tak nie jest. Są to dwa odrębne zagadnienia. Pierwszym zagadnieniem jest to, czy demokracja jest ochlokracją, rządami tłumu, a drugim odrębnym problemem jest to, czy demokracja może się ograniczać. Jeśli chodzi o odpowiedzi na te dwa pytania, to jeśli przynajmniej chodzi o mnie, brzmiałyby one następująco. Nie, demokracja współczesna stanowczo nie jest ochlokracją i jeśli chodzi o to, czy demokracja może się ograniczać, to tak, może, ale tylko trochę i jest to, powiedziałbym, paliatywna ochrona naszej wolności, tak jak leczenie paliatywne, to znaczy przebiegające pod bartyzelowskim hasłem umierać, ale powoli. Mimo to twierdzę, że lepiej jest umierać powoli, zwłaszcza jeżeli ogranicza to ból związany z umieraniem i z grubsza rzecz biorąc na rzecz tego rodzaju stanowiska będę tutaj argumentował. Ale wpierw ten problem numer jeden, czyli problem demokracja czy oligarchia. Otóż niewątpliwie nie oligarchia. Demokracja współczesna różni się w sposób istotny i fundamentalny od tego, co możemy nazwać demokracją czystą albo też demokracją klasyczną. Przez demokrację czystą rozumiem taką demokrację, jaką znamy z pism Jana Jakuba Rousseau i innych radykałów XVIII wieku, czyli taką demokrację, w której rządy sprawuje jedna niepodzielna wola ludu. Demokracja klasyczna natomiast to jest ta demokracja, która owym radykałom służyła za wzorzec, czyli oczywiście demokracja ateńska. I jeżeli
popatrzylibyśmy na to, jak wyglądała praktyka funkcjonowania w demokracji ateńskiej, nie tylko zresztą praktyka, ale też jej normatywne podstawy, i zestawilibyśmy to z tym, co obserwujemy współcześnie, to nieuchronnie doszlibyśmy do wniosku, że gdyby takiego Ateńczyka z czasów Peryklesa przenieść w czasy obecne i pokazać mu naszą demokrację, to on nie byłby skłonny w ogóle uznać tego ustroju za demokratyczny. Na przykład, i co ciekawe, Arystoteles w swojej słynnej typologii ustrojów politycznych przedstawionej w Polityce podaje to jako definicyjną cechę demokracji. Urzędy w Atenach sprawowało się losowo. I to rzeczywiście wyróżniało, o tym pisał Arystoteles, demokrację na tle rządów oligarchicznych czy też arystokratycznych, ponieważ urzędnicy nie byli wybierani według kryteriów merytokratycznych, byli natomiast losowani i co więcej, ze względu na relacje pomiędzy liczbą urzędników a liczebnością populacji ateńskiej, każdy Ateńczyk miał bardzo poważne szanse na to, żeby przynajmniej raz w życiu piastować jakiś urząd, to znaczy rzeczywiście uczestniczyć w procesach decyzyjnych, rzeczywiście uczestniczyć w sprawowaniu władzy. Więc w tym sensie rzeczywiście była to demokracja bezpośrednia, a z czysto pojęciowych względów demokracja bezpośrednia jest bardziej demokratyczna niż pośrednia. No właśnie, Ateńczycy głosowali bezpośrednio podczas eklezji. My nie głosujemy bezpośrednio, wybieramy swoich przedstawicieli. Nasi przedstawiciele z kolei wyłaniają z siebie w rząd, którego ministrowie są selekcjonowani według jakichś kryteriów, przynajmniej oficjalnie merytokratycznych. Nad ustawami pracują jacyś eksperci, których w ogóle nikt nigdzie nie wybrał, tylko na przykład zostali doproszeni przed komisje sejmowe, żeby referować swoje uwagi na temat rozmaitych projektów. Wszystko to są czynniki, które powodują, że w sposób nieuchronny z istoty swojej demokracja współczesna nie jest demokracją czystą, nie jest oligarchią, nie jest, przepraszam, ochlokracją. Jest, jak mawia krakowski filozof Bronisław Łagowski, demokracją z pewnymi przymieszkami arystokratycznymi bądź oligarchicznymi, aczkolwiek nie zgodziłbym się z Olgierdem, że w ogóle jest to wyłącznie oligarchia za parawanem demokracji, dlatego że do udziału w procesach decyzyjnych w demokracji współczesnej dopuszcza się również grupy i nawet odgrywają one pokaźną rolę, które trudno potraktować jako oligarchiczne. Widzę związki zawodowe, czy jakiekolwiek zorganizowane oddolnie grupy zdolne do wywierania skutecznego nacisku na władzę. I tutaj właśnie dochodzimy do kwestii, którą poruszyłem na samym początku. Otóż wszystkie te arystokratyczno-oligarchiczne przymieszki we współczesnej demokracji nie mają absolutnie nic wspólnego z ograniczaniem pędu demokratycznej władzy do ekspansji kosztem wolności jednostek. Wszystkie te kwestie nie mają z tym absolutnie nic wspólnego, poza tym chyba, że mogą te tendencje władzy do ekspansji umacniać, zamiast ją osłabiać. Kiedy spojrzymy realistycznie na współczesną demokrację, zgodnie z tym, co pisali tacy teoretycy, jak związany ze szkołą austriacką Józef Schumpeter w swojej słynnej pracy Kapitalizm, socjalizm, demokracja, czy niedawno zmarły teoretyk polityki Robert Dahl w swojej książce Demokracja i jej krytycy, to dojdziemy do wniosku, że za Dahlem tego terminu używam, to, co dzisiaj nazywamy demokracją, właściwie nie jest tyle demokracją, co raczej ustrojem, który trzeba by określać mianem poliarchii, czyli władzy wielu grup, czasem tajnych, czasem jawnych, czasem mniejszych, czasem większych, które rozmaitymi sposobami zabiegają o to, żeby wyzysk prowadzony drogą redystrybucji podatkowej odbywał się z korzyścią dla nich, a na koszt innych. I ponieważ te grupy są na ogół w miarę zorganizowane, są zdeterminowane również, a są zdeterminowane i zorganizowane dlatego, że korzyści, jakie odnoszą, mają charakter skoncentrowany, natomiast koszty po stronie społeczeństwa mają charakter rozproszony, zdekoncentrowany, to właśnie w związku z tym te grupy są bardziej zdeterminowane, bardziej zorganizowane niż te grupy, które ponoszą koszty lansowanych przez nie polityk. I to jest ten zasadniczy, kluczowy mechanizm, który stanowi o tym, że demokracja współczesna, czy też poliarchia, ta władza wielu rywalizujących o władzę grup, stanowi takie zagrożenie dla naszej wolności. I teraz następne pytanie brzmi,
Czy współczesna demokracja, albo też współczesna poliarchia dostarcza nam jakichś narzędzi pozwalających się przed tym stopniowo malejącym zasięgiem naszej indywidualnej wolności bronić? Otóż moim zdaniem tak, nie są to narzędzia bardzo skuteczne, niemniej jakąś skutecznością się charakteryzują. W teorii politycznej libertarianizmu u Rothbarda, u Hoppego znajdujemy cały szereg bardzo trafnych argumentów, na przykład przeciwko skuteczności trójpodziału władzy. No, trudno tym argumentom odmawiać słuszności, one nas niewątpliwie uwrażliwiają na inherentne zagrożenia płynące z funkcjonowania w ustroju demokratycznym. Niemniej trzeba pamiętać o tym, że zgodnie z tym, co powiedziałem o opiece paliatywnej, lepiej mieć tego rodzaju opiekę niż żadną. Polska współczesna nie jest dla mnie krajem wolności, to nie jest Polska moich marzeń. Polska Jarosława Kaczyńskiego tym bardziej nie byłaby Polską moich marzeń. Nie zmienia to faktu, że wciąż jest to kraj, w którym okazuje się, że nawet prezydent wywodzący się z obozu tego samego, który dzierży władzę w Sejmie i w Radzie Ministrów, może stanowić jakiś czynnik hamujący politykę tego obozu. Tutaj, nawiasem mówiąc, krótka dygresja, nieco żartobliwa, ale tylko co nieco. Jest taki człowiek w Polsce, on się nazywa Waldemar Deska. I z niego przed 2 laty wszyscy się bardzo śmiali, ponieważ on, będąc lansowanym przez wówczas działającą partię libertariańską na kandydata na prezydenta z ramienia tej partii, wymyślił sobie taki pomysł na siebie, że będzie polskim Ronem Polem, to znaczy kandydatem na prezydenta, obrońcą konstytucji i gwarantowanych przez nią praw i wolności obywatelskich. Wszystkich ten pomysł bardzo śmieszył, bo gdzie Rzym, a gdzie Krym, gdzie polska konstytucja, a gdzie konstytucja USA, ale zwróćmy uwagę, że w gruncie rzeczy wbrew kanonom klasycznego liberalizmu, zalecającym czysty, klarowny podział kompetencji pomiędzy poszczególne segmenty władzy, władzę wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą, w Polsce funkcjonuje bardzo skuteczny podział władzy, hamujący ekspansję państwa, którym jest to, na co tak wyrzekają wszyscy w szerokim tego słowa rozumieniu etatyści, czyli dualizm władzy wykonawczej. To jest z punktu widzenia libertarianina, czyli kogoś, kto uważa, że z istoty swojej władza państwowa jest zła, jest moralnie nieakceptowalna i ekonomicznie szkodliwa. Bardzo dobra rzecz, ponieważ im władza bardziej sparaliżowana, im bardziej nieefektywna, im bardziej niezdolna do podejmowania skonsolidowanych działań, tym z perspektywy libertariańskiej lepiej. Ta dyskusja, z tego co wcześniej mi anonsowano, miała się toczyć nieco w nawiązaniu do współczesnych wydarzeń w Polsce. I mówię to, co mówię, dlatego że musimy pamiętać o tym, że nawet takie z pozoru nieistotne z punktu widzenia sprawy libertariańskiej czy sprawy wolności, mówiąc nieco górnolotnie, kwestie, mogą mieć znaczenie. I kończąc, jeszcze powiem, co moim zdaniem ma znaczenie największe i tutaj zdecydowanie zgodzę się z Karolem. To jest kultura, kultura indywidualistyczna. Zwróćmy uwagę, że współczesna poliarchia gwarantuje nam, właściwie znowu z samej swojej istoty, pewne swobody, które definiuje się jako swobody o charakterze politycznym, czyli wpisujące się w kategorię wolności pozytywnej, ale w gruncie rzeczy będące jednocześnie elementami wolności negatywnej. Bo to jest na przykład wolność słowa. Nikt nie może zabronić mi mówić to, co chcę powiedzieć, tego, co chcę powiedzieć. To jest wolność zrzeszania się. Nikt nie może zabronić mi zrzeszać się z tymi, z którymi ja się chcę zrzeszać. Jest to zarówno pozytywna wolność obywatelska do uczestnictwa w życiu publicznym, ale jest to jednocześnie wolność osobista. I dlaczego ta kultura jest taka ważna? A dlatego, że z tego właśnie powodu w definicję współczesnej demokracji czy też poliarchii wpisuje się tego rodzaju wolności, że w kulturze europejskiej współczesnej tak głęboko zakorzeniony jest, nawet jeśli jest z różnych stron podmywany, indywidualizm, przekonanie, że każdy z nas jest odrębną jednostką, nie częścią jakiegoś kolektywu woli powszechnej, w której jednostka się rozpływa. I dlatego właśnie przyjmuje się, że żeby w ogóle był sens mówić o demokracji, to na przykład trzeba jednostce zagwarantować to, żeby bez strachu o utratę wolności czy mienia mogła się angażować w publiczną debatę, wyrażając to, co chce wyrażać.
I to, że z tego rodzaju wolności korzystamy i że zostały one wpisane w definicję współczesnej demokracji, jest wynikiem właśnie indywidualistycznej kultury i ta indywidualistyczna kultura jest tym, czego powinniśmy strzec i o czego rozszerzanie i popularyzowanie powinniśmy zabiegać. No to chyba tyle. Dziękuję. No dobrze, to tutaj większość, znaczy dwóch z trzech prelegentów podkreślało wagę kształtowania, znaczy, czy istnienia kultury politycznej dla ustroju, natomiast można sobie również zadać pytanie, jak ustrój, czy istniejący ustrój kształtuje preferencje polityczne, kulturę polityczną następnych pokoleń, które są przecież wychowywane w tej kulturze i są edukowane również w państwie, które jest rządzone przez pewną kulturę. No i to pytanie zadawał sobie chociażby Hans Hermann Hoppe, stosując porównanie ustrojów i demokracja wypadała w tym porównaniu negatywnie nie tylko z preferowanym przez niego i optymalnym jego zdaniem ustrojem anarchii własności prywatnej czy libertarianizmu, natomiast również wypadała negatywnie w porównaniu z monarchią, zarówno ze względu na zatarcie podziału, sztywnego podziału między rządzących a rządzonych i wprowadzenie w to tylko funkcjonalnego podziału, i z drugiej strony również z powodu kadencyjności władz, które jego zdaniem zwiększają preferencję czasową, powodują, że ludzie są bardziej nastawieni na teraźniejszość, w szczególności politycy szybciej chcą zmaksymalizować swoje korzyści w jak najkrótszym czasie, ale też przenosi się to na resztę społeczeństwa. I teraz jak wy zapatrujecie się na te argumenty, czy rzeczywiście jest to krytyka, która uderza w demokrację względem innych ustrojów, czy da się to skompensować pewnymi innymi elementami, pewnymi przewagami demokracji? Dobrze. To ja szczerze powiedziawszy myślałem, że sobie przy następnym pytaniu odbiję troszeczkę, bo w przeciwieństwie do kolegów nie miałem notatek i tak troszeczkę krótko się wypowiedziałem. No a w ostatecznym rozrachunku się liczy to, kto dłużej wytrzyma i kto więcej powie. Natomiast na to pytanie chyba nie jestem w stanie się rozgadać za bardzo i myślę, że tutaj się wszyscy, że to nie jest kontrowersyjne, bo w zasadzie cała filozofia polityczna, niezależnie czy mówimy tutaj o tradycji konserwatywnej, czy tradycji klasycznie liberalnej, czy tradycji już można to nazwać tradycją libertariańską, która jest w jakiś tam sposób czerpie z tradycji liberalnej, aczkolwiek oczywiście nie jest z nią jakby nierozerwalnie związana, tak? Mamy taki pogląd, że demokracja ma jakby negatywny wpływ na kulturę, nie tylko kulturę polityczną, ale kulturę w ogóle, no, na to, w jaki sposób społeczeństwo wygląda. Poczynając już oczywiście od Platona, tak? Będę się tutaj też z uporem maniaka do Platona odwoływał, bo zgodnie z tym diktum Whiteheada cała filozofia jest przypisami do Platona i Platon zaobserwował pewne procesy, które można zastosować również do współczesnej demokracji w swoim dziele. Więc jest to egalitaryzm demokratyczny, w żaden sposób nie kształtuje tego, na co tutaj koledzy moi się powołują, bo to kultura polityczna to ja rozumiem jako wykształcona cnota polityczna, tak? To co było przez klasycznych myślicieli nazywane cnotą polityczną, tak? To znaczy jakimś takim zestawem praktycznych przekonań dotyczących tego, w jaki sposób rząd ma się kształtować, w jaki sposób, jakie wartości ma realizować i tak dalej. Egalitaryzm demokratyczny w żaden sposób tej cnoty nie kształtuje, bo o ile ja podtrzymuję swój pogląd, że nie możemy mówić o demokracji, w sensie, że demokracja jest tak naprawdę mistyfikacją, ponieważ zawsze kontrolę nad wolą demokratyczną i nad legitymizacją pewnych rzeczy przejmie pewna oligarchia, co widać w każdym, dokładnie każdym państwie i możemy również się powoływać na polski przykład.
Niemniej demokratyczna ideologia jako taka jest jak najbardziej realna. No, z prostych przyczyn, tak, ponieważ oligarchia nie może głosić, że jest oligarchią, bo nikt by jej nie popierał. To znaczy nie znam żadnego przypadku w historii, w którym oligarchowie czy tyrani, autokraci ogłaszają, że właśnie ideologią tego państwa jest autokracja albo oligarchia. Zawsze rozbija się to tak naprawdę o ostateczne przekonanie ludzi do tego, że oni rządzą, tak? Że jest to ich wola wyrażona przez jakichś tam przedstawicieli. W związku z czym demokratyczna ideologia jak najbardziej jest realna i się rozprzestrzenia. I to, co widzimy, to jest jednak mimo wszystko destrukcja ideałów republikańskich. To jest właśnie wpływ na to, że demokracja samo się nie ograniczy, tak? Każda koncepcja polityczna jest również wizją człowieka, a jeżeli jest wizją człowieka, to jest wizją wykształcenia tego człowieka w duchu pewnych republikańskich cnót. Demokracja tego nie ma. Demokracja, znaczy demokratyczny model człowieka oczywiście istnieje. Istnieje państwowe demokratyczne szkolnictwo, które kieruje się odpowiednimi dla demokracji wartościami. Jednak mimo wszystko to jest ten proces, który prowadzi do ochlokracji. Jak Platon opisywał tego człowieka demokratycznego, jako człowieka nieuporządkowanego, o nieuporządkowanych pragnieniach i takiego, który nie wie tak naprawdę, co ze sobą robić. No jeżeli spojrzymy na, nie tylko na, żeby się nie powoływać tutaj jeszcze na społeczeństwo masowe Ortegi i Gasseta, czy jakieś inne opracowania, które właśnie krytykują kulturę masową, no to wystarczy spojrzeć na to, co dzisiaj wokół siebie, na nie wiem, na to, co się dzieje na przykład w mediach społecznościowych. Jest to pewna prawda, tak? To znaczy jest to społeczeństwo jakby nieuporządkowane i tutaj nie można się spodziewać tego, że wpływ tej ideologii demokratycznej będzie pozytywny, że będzie prowadził właśnie do wytworzenia jakiejkolwiek kultury politycznej, o której tutaj mówimy, bo kultura polityczna Wielkiej Brytanii czy kultura polityczna Szwajcarii są wynikiem bardzo długotrwałych procesów historycznych, organicznych, które nie zostały z zewnątrz narzucone, tylko były po prostu urodziły się w toku życia tych społeczeństw. W tym momencie nie mamy, te procesy są tak naprawdę, zwłaszcza w tak scentralizowanym państwie jak Polska, te wszystkie procesy są odgórnie kontrolowane i są rozbijane. Tak? To tutaj nie ma możliwości do tego, żeby na szerszą skalę wytworzyła się właśnie jakaś pozytywna kultura polityczna. Ja początkowo chciałem nawiązać w paru słowach do tego, o czym mówił Norbert, ponieważ uważam, że pewien wątek jest niezwykle ciekawy. Chciałem go przez moment kontynuować. Mianowicie powolna śmierć naszej wolności wskutek długotrwałych wpływów mechanizmu decyzyjnego, jaki się stosuje powszechnie we współczesnych demokracjach. To jest fenomen, nawiasem mówiąc, opisany bardzo ciekawie w latach 60. i 70. przez takiego ekonomistę, który prawdopodobnie zmarł za wcześnie, by dostać Nobla, mianowicie Mancura Olsona, który stwierdził, że ponieważ jest, tak jak mówił Norbert, czyli pewne grupy interesu chcą zapewnić sobie pewien skoncentrowany pożytek kosztem kosztu, który jest rozproszony w całym społeczeństwie, a więc ci, którzy są płatnikami netto, nie mają szczególnych bodźców, żeby się przed takim obrotem sprawy bronić. I jeśli
system demokratyczny jest odpowiednio stary, no to akumulacja tych szczególnych interesów jest na tyle daleko idąca, że w takim kraju się właściwie nie da żyć. On popisał w latach 70. w okresie największego kryzysu demokracji brytyjskiej, kiedy bezrobocie wynosiło blisko 20%, czy nawet przekraczało 20%, kiedy brytyjskie państwo socjalne było w bardzo głębokim kryzysie. I jako receptę podawał to, że od czasu do czasu można by zrobić jakąś małą rewolucję i wywrócić wszystkie rzeczy do góry nogami, co jest zresztą no, dość dobrze uzasadnione także historycznie, no bo jeśli spojrzymy sobie na takie fenomeny jak niemiecki czy włoski cud gospodarczy po II wojnie światowej, no to dostrzeżemy, że pewne od dawien dawna obecne struktury, na przykład korporacyjne, w tym sensie mówię o korporacji jako związku ludzi związanych z pewną branżą, z pewnym zawodem, albo inne struktury interesu odpowiednio długo utrwalone zostały zniszczone w ramach choćby procesu denazyfikacji. Tak? Łącznie z innymi elementami tego procesu, w związku z czym szachownica została, czy pionki z szachownicy zostały zrzucone i ustawione na nowo, przez co w tych dwóch krajach panowała względna wolność. Jeśli sobie zobaczymy wyniki ich gospodarcze do lat 60., no to dostrzeżemy, że w tej nowej konfiguracji oba kraje rozwijały się znakomicie, no do momentu, w którym ta akumulacja interesów znowu nie doszła do tego poziomu, który no, tę względną wolność w obu państwach stłamsił. I tutaj dochodzimy do pewnego punktu, który łączy moją wypowiedź z poprzednią wypowiedzią Olgierda. Mianowicie, paradoksalnie nie jest prawdą, że instytucje sprzyjające wolności są wynikiem długotrwałych procesów historycznych i że no, pewien, powiedziałbym, organiczny ciąg wydarzeń doprowadził do ich powstania, tak jak na przykład Szwajcarii. Mówi się często o tym, że Szwajcaria jest demokracją od dawien dawna, co jest oczywiście prawdą. Niemniej proszę mieć na uwadze, że współcześnie obowiązująca konstytucja szwajcarska ma raptem 17 lat. Co więcej, prawdopodobnie jest z punktu widzenia sprawy wolności, że powtórzę za Norbertem to sformułowanie, gorszym rozwiązaniem od poprzedniej. To znaczy wprowadza więcej elementów natury federalistycznej niż poprzednio obowiązująca konstytucja. Również w przypadku księstwa Liechtenstein, o którym... Konfederalistyczna. Przepraszam? Niż poprzednia konfederalistyczna. Mówię, że teraz jest w niej więcej elementów federalistycznych niż w poprzedniej konstytucji. Tak? Chodzi o to, że teraz więcej spraw jest rozstrzeganych na poziomie rządu federalnego. Tak, tak, na poziomie rządu związkowego. Tak. Również w przypadku księstwa Liechtenstein, na którego przykład się powoływałem, doszło tam do debaty publicznej nad głębokimi podstawami ustrojowymi. To nie jest tak, że ludzie są po prostu przyzwyczajeni do życia w określonym reżimie. Oni sobie zdają sprawę całkiem dobrze i to zarówno rodzina książęca, jak i poszczególni obywatele, przynajmniej ci, z którymi miałem okazję porozmawiać, a było ich całkiem jednak sporo, jak mi się wydaje. Jak tak mały kraj, przynajmniej była to całkiem niezła próba. Oni mają świadomość tego, dlaczego ich mała ojczyzna jest tak atrakcyjnym miejscem do życia, skąd się to bierze i że tych akurat wartości należy bronić. Tak? Przypuszczalnie, gdyby w Wielkiej Brytanii zachowano większość z tej wytworzonej przez dziesięciolecia, nawet stulecia spuścizny, gdyby nie pojawiła się Margaret Thatcher, która doprowadziła do takiej no, małej, ale jednak istotnej rewolucji instytucjonalnej czy strukturalnej, nie zniszczyła silnej pozycji związków zawodowych i tak dalej, no to mielibyśmy do czynienia na wyspach z bardzo niekorzystną sytuacją z punktu widzenia dobrobytu, rozwoju gospodarczego i indywidualnej wolności. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Króciutko ad vocem do tego, o czym mówił Olgierd, zarówno do tej kwestii żelaznego prawa oligarchii, jak i tego problemu kultury politycznej, bo z Karolem się zgadzam całkowicie. A potem chyba wypadałoby jeszcze nawiązać do tego, co wzmiankował Krzysiek w pytaniu o Hoppego. I po kolei. Co do tego żelaznego prawa w oligarchii. Jest taka zasadnicza obiekcja natury metodologicznej, jaką można podnieść wobec tego twierdzenia. Mianowicie jest ono modelowym wręcz przykładem twierdzenia niefalsyfikowalnego. To znaczy żaden z orędowników tego właśnie, co się nazywa żelaznym prawem oligarchii, wymyślonym przez Michelsa, czyli że każdy ustrój ostatecznie, niezależnie od swojej zewnętrznej, instytucjonalnej fasady, staje się ustrojem oligarchicznym. I otóż żaden z orędowników tej tezy nie był nigdy w stanie sformułować opisu sytuacji w państwie, która by to prawo falsyfikowała. To znaczy nie był w stanie powiedzieć, co musiałoby się dziać w państwie takiego, żeby to prawo zostało podważone. No bo niewątpliwie w każdym państwie demokratycznym da się wskazać zarówno takie elementy oligarchiczne, jakichś ludzi głęboko osadzonych w strukturach władzy i ta ich władza ma charakter niejawny albo nie do końca jawny i oni rzeczywiście wywierają istotny wpływ na życie publiczne, ale oprócz tego jest przecież cały szereg grup oddolnych, które wywierają pewien wpływ na władzę, są w stanie skutecznie realizować swoje interesy, ale co istotne, nie pozostają w pobliżu władzy przez cały czas, wymieniają się, jeśli chodzi o skuteczne wpływanie na rządy, a zatem nie można o nich powiedzieć, że tworzą oligarchię. I skoro tak, skoro możemy powiedzieć przynajmniej z grubsza, że w każdym państwie demokratycznym napotykamy zarówno na pierwszy, jak i na drugi rodzaj grup, to obrona żelaznego prawa oligarchii może się dokonywać tylko za cenę systematycznego ignorowania wszystkich tych świadectw grup, które nie były oligarchiczne, a mimo to skutecznie wpływały na rządy, jak choćby związki zawodowe. I tylko w ten sposób to prawo da się obronić, bo można mówić, że te wszystkie przypadki są nieistotne, tak naprawdę i tak największe znaczenie ma ta oligarchia. Teraz odnośnie do kultury politycznej. Wydaje mi się, że po prostu się w tej kwestii z Olgierdem nie zrozumieliśmy. Otóż ja nie twierdzę, że współczesna demokracja liberalna, czy też współczesna poliarchia wytwarza liberalną kulturę polityczną. Ja sądzę raczej, że związek przyczynowy przebiega w odwrotnym kierunku. To liberalizm tak głęboko zakorzenił się w myśleniu ludzi Zachodu, że umożliwił poprzez demokratyczno-liberalną syntezę z ideałami demokratycznymi stworzenie ustroju, który będąc taką hybrydą demokracji i liberalizmu, zarazem broni wartości liberalnych i demokratycznych w sposób względnie spójny. Ja tutaj podawałem te przykłady wolności, które są zarazem pozytywnymi wolnościami demokratycznymi, jak i wolnościami w sensie negatywnym. Są przejawami, manifestacjami wolności osobistej. W tym też sensie twierdzę, że ta teza powszechnie przyjmowana przez klasycznych liberałów i libertarian, którą Polacy nieco na wyrost, acz z pobudek patriotycznych, mogliby nazwać tezą Hayeka-Dzielskiego. No niech tak będzie, bo Polacy generalnie mają tendencję do robienia rzeczy na wyrost pobudek patriotycznych, więc niech będzie teza Hayeka-Dzielskiego. Zgodnie z tezą Hayeka-Dzielskiego wolność i liberalizm to jest jeden porządek, a drugi porządek to jest władza i demokracja. Otóż trochę tak, ale nie do końca. Częściowo rzeczywiście są to odrębne porządki, bo możemy wyobrażać sobie, a nawet nie musimy sobie wyobrażać, wystarczy popatrzeć za okno, bardzo drastyczne ograniczenia wolności w państwie demokratycznym, ale z drugiej strony, wbrew Hayekowi czy Dzielskiemu, nie da się pomyśleć w sposób logicznie niesprzeczny,
totalitarnej demokracji, takiej totalitarnej w pełnym tego słowa znaczeniu, ale jednocześnie zachowującej u swoich podstaw to indywidualistyczne rozumienie człowieka. Że człowiek jest indywiduum, nie członem jakiejś homogenicznej woli powszechnej, któremu to indywiduum trzeba, jeśli ma w sposób rzeczywisty partycypować w sprawowaniu władzy, przypisać pewnego rodzaju osobiste uprawnienia. I na koniec odnośnie do tego, co myślimy o poglądach Hoppego na demokrację i monarchię. Otóż ja źle myślę. Jak to takie zwierzenie osobiste, kiedy pierwszy raz czytałem książkę Demokracja, Bóg, który zawiódł, miałem wtedy chyba 21 lat, byłem takim zagorzałym, konserwatywnym liberałem w najbardziej ekstremalnej polskiej wersji tego kierunku politycznego. I co mi się u Hoppego najbardziej podobało, to nie był anarchokapitalizm, jakaś tam etyka prawa własności, tylko najbardziej mi się podobała ta apologia monarchii, czy powiedzmy taka warunkowa rehabilitacja monarchii, że jak już jakieś państwo, to lepiej monarchiczne. Dzisiaj mam takie poczucie, że to, że tak właśnie myślałem nie najlepiej i to, że troszeczkę mi zajęło, zanim zrewidowałem swoje poglądy, być może nie najlepiej świadczy o moich kompetencjach filozoficzno-politycznych. Przede wszystkim błędem tej Hoppego libertariańskiej rehabilitacji monarchii jest jej historyczność i wynikające z tego symplifikacje. Dla Hoppego możemy z powodzeniem zdefiniować ustrój, odwołując się po prostu do kryterium własności. Monarchia, władza własności prywatnej, czy państwo własności prywatnej, demokracja, własność publiczna. No, wiadomo, własność publiczna jest gorsza od prywatnej, więc monarchia jest lepsza od demokracji. No ale to tak nie działa. Trzeba brać pod uwagę rozmaite uwarunkowania. Wyobraźmy sobie, że dzisiaj chcemy restytuować monarchię i chcemy tej władzy własności prywatnej. No co się dzieje? No przede wszystkim w czasach współczesnych nie sposób wyobrazić sobie skuteczną legitymizację tego rodzaju reżimu bez odwołania się do terroru. Tak jak z jednej strony demokracja, przynajmniej w tym rozumieniu współczesnym, wymaga istnienia pewnych wolności negatywnych, jak wolność słowa, demonstracji, zrzeszania się, tak monarchia wprost przeciwnie, ona wymaga tego, żeby tych wolności nie było. A tym bardziej wymaga ich współcześnie w sytuacji, kiedy władza oparta z definicji na autorytecie króla mogłaby być systematycznie podważana, ośmieszana, szkalowana za pośrednictwem masowych mediów, mediów elektronicznych, etc. Istnienie wolności słowa, czy nieistnienie cenzury w państwie monarchicznym współcześnie byłoby czymś zupełnie niewyobrażalnym. Podobnie jeśli chodzi o ten argument ze świadomości rządzonych, że w demokracji rozmywa się ten podział na rządzących i rządzonych, zanika świadomość klasowa opodatkowanych i przez to oni się łatwiej zgadzają na przemoc ze strony rządu, niżeli dzieje się to w ustroju monarchicznym. Historycznie być może, chociaż można z tym polemizować, współcześnie niekoniecznie, jest taki kraj denomine nie, ale de facto jak najbardziej monarchiczny, nazywa się Korea Północna i tam świadomość klasowa obywateli jest bardzo nikła właśnie dlatego, że w reżim, aby zagwarantować sobie podstawy w legitymizacji, musi prowadzić systematyczną indoktrynację, propagandę i terror wobec swoich obywateli. I to też tak, żeby ten terror zbyt silnej świadomości klasowej w nich nie kształtował. To jest tylko wierzchołek góry lodowej. O tym Hoppem można by zorganizować osobną debatę. Nie mamy tutaj czasu na szczegółowe rozpatrzenie jego poglądów. Może to jeszcze wróci w pytaniach, a na razie dziękuję. Przepraszam, ja tylko minutkę na temat Hoppego również. Co do zasady zgadzam się z tym, co mówił Norbert. Jestem przekonany, że po pierwsze historycznie monarchie wcale nie były takimi państwami, których długoterminowa wartość kapitałowa stanowiła jakieś szczególne dobro dla monarchy, a to z tego powodu, że jakby to powiedzieć, krańcowa użyteczność z każdego kolejnego guldena wartości kraju była skrajnie niska i to widzimy także dzisiaj na przykładzie Korei Północnej, to znaczy dynastia Kimów żyje w luksusach, pławi się w luksusach, natomiast cała reszta społeczeństwa klepie biedę. Natomiast te luksusy dla Kimów
to jest jakby poziom wystarczający z ich punktu widzenia. Oni nie potrzebują żadnych dodatkowych pałaców, mają ich wystarczająco wiele i nie przejmują się tym, że ich państwo mogłoby być długoterminowo więcej warte na przykład. Co więcej, nie zgadzam się z Hoppem także co do tego, że w jakichś reżimach rządzonych przez mniej lub bardziej przez zasady własności prywatnej panowałby jakiś szczególnie konserwatywny reżim obyczajowy, jakaś na przykład selekcja grupowa, ostracyzm i tak dalej. Wręcz przeciwnie, uważam, że wolne społeczeństwo promuje integrację między ludźmi, promuje, że tak powiem, homogenizację obyczajową i promuje tolerancję. W przeciwnym razie ci, którzy do tych wartości się nie dostosują, będą systematycznie przegrywać z tymi, którzy będą bardziej otwarci, bardziej tolerancyjni, wskutek czego oczekiwałbym raczej w społeczeństwie bardzo wolnorynkowym, bardzo takim propertariańskim, no, obyczajowej homogenizacji i powszechnej tolerancji. Dziękuję. Dobrze. I to ja w takim razie ad vocem, bo pojawił się tutaj zarzut dotyczący właśnie żelaznego prawa oligarchii. I nie zgadzam się z twierdzeniem, że jest to niefalsyfikowalne, że żelazne prawo oligarchii jest niefalsyfikowalne, a więc nienaukowe, że nie można wskazać sytuacji, w której to prawo właśnie nie działa, że nie istnieje taki przykład. Owszem, istnieje, to znaczy, jeżeli powołujemy się właśnie na typ demokracji idealnej i tutaj demokracja ateńska, procedury demokracji ateńskiej w jakiś tam sposób spełniają założenia demokracji idealnej, takiej, gdzie faktycznie rządzi wola ludu, no to nie mamy tutaj do czynienia z oligarchią. Zresztą demokracja ateńska była na tyle ograniczona terytorialnie, to znaczy chodzi mi tutaj o liczbę osób, które były podległe i które podejmowały decyzje, że nie było sensu tak naprawdę mówić tu o oligarchii. Więc jak najbardziej w przypadku małych społeczności, gdzie podejmujemy właśnie tradycyjnie decyzje demokratyczne, jest jak najbardziej sfalsyfikowane, tak? To znaczy, ja nie mówię o żelaznym prawie oligarchii w kontekście właśnie małych społeczności, chociaż każdy z Państwa, kto miał do czynienia z polityką samorządową, może potwierdzić, że nawet na poziomie samorządów istnieją oligarchie i grupy interesu, kliki, które tę władzę w samorządach dzierżą. Natomiast co do samej oligarchii, jestem jak najbardziej zwolennikiem poglądu, że i to nie wynika z tego, że sobie przeczytałem Michelsa i po prostu tak przejąłem, bo to nie na tym polega, tylko chodzi o to, że jest to bardzo realistyczne założenie, które jest dużo bardziej użyteczne, jeżeli badamy życie społeczno-polityczne, niż bawienie się tutaj w typy idealne. Tak jak nie mamy do czynienia, no najbliżej jest Szwajcaria. W chwili obecnej nie mamy do czynienia, oprócz marginalnych przypadków demokracji jako takiej, tak samo nie mieliśmy w historii, poza wyjątkami, przykładów idealnej autokracji czy tyranii. Bo to nie chodzi tylko o to, że demokracja jest oligarchiczna w konsekwencji, tylko każda monarchia, każda jakby arystokracja też ma typ, arystokracja to wiadomo dlaczego, natomiast monarchia również nie była nigdy autokracją, nie możemy wyróżnić typu idealnego. No, Korea Północna będzie takim wyjątkiem, gdzie faktycznie możemy powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z despotią, tyranią i władzą jednego człowieka. Tam prawdopodobnie nie ma oligarchii, ponieważ oligarchowie są na porządku dziennym potencjalni, znaczy rozstrzeliwani, tak? To znaczy, kiedy tylko Kim zorientuje się, że jakiś dygnitarz stanowi dla niego zagrożenie, to ten dygnitarz jest zabijany, tak? Natomiast tego typu systemy władzy się nie utrzymują.
Trzecia Rzesza. Trzecia Rzesza była jak najbardziej oligarchiczna. To znaczy Hitler nie podejmował sam, nie pełnił władzy. Nie chodzi mi tutaj o pytanie, czy wiedział, czy nie wiedział. Chodzi mi o to, że jest... Że Hitler sam nie miał takiej władzy, nie dzierżył w Niemczech takiej władzy, jak na przykład Stalin w Rosji bolszewickiej. Ale wraz ze śmiercią Stalina okazało się właśnie, że tutaj mamy już, nie jest możliwe kontynuowanie władzy Stalina, tak? Ani Chruszczow, ani Malenkow, ani Beria, czyli ten pierwszy triumvirat, nie byli w stanie samodzielnie dzierżyć władzy. Żaden z nich, i później Chruszczow, kiedy doszedł do władzy, nie był w stanie już być kopią Stalina. Więc tak w każdym państwie, chodzi tutaj o względy praktyczne. Władzę dzierży ten, kto może przeforsować swoje decyzje. A przeforsować swoje decyzje może ten, kto ma w ostatecznym rozrachunku siłę fizyczną. Czy to będzie tłum demokratyczny, który wjedzie do Sejmu i zdemoluje Sejm, wywiezie aktualny rząd na taczkach, wtedy ten tłum jest suwerenem. Ale żeby utrzymać taki porządek, potrzebujemy aparatu biurokratyczno-urzędniczego, który po pewnym czasie się po prostu kostnieje, robi się systemem kastowym. I mamy do czynienia właśnie z ludźmi, którzy utrzymują tę władzę przez wiele pokoleń, tak? Więc oni są niewidoczni, o nich się nie mówi w telewizji. To są właśnie te grupy interesu, o których ja mówię właśnie kiedy wspominam o tej oligarchii. Więc to tak tytułem tylko rozjaśnienia. Dziękuję. No dobrze, mamy jeszcze około 10 minut, więc jeżeli ktoś miałby jakieś pytanie, proszę. Czy to dzisiaj? Mogę chętnie powiedzieć.
Dobrze. Jeśli o mnie chodzi, to w greckiej demokracji podoba mi się przede wszystkim jej skala, ponieważ ja akurat uważam, że Leopold Kor miał rację, pisząc o tym, że problemem współczesnej polityki jest jej wielkość. Zasadniczym problemem i najważniejszym, tym, z którego wyłaniają się wszystkie inne. W związku z tym demokracje lokalne preferuje w stosunku do demokracji no, globalnych, narodowych, takich obszernych, że tak powiem. Co do instytucji szczegółowych, to nie mam wystarczającej wiedzy w temacie, natomiast uważam, że zwłaszcza współcześnie merytokracja jest rzeczą bezalternatywną, w związku z czym nie popieram losowania na stanowiska. Ja nie mam nic do dodania, nie poparłbym. Pytanie było do Norberta, ale ja odpowiem tak, możemy uznać ten system biurokratyczny za oligarchię. Dziękuję. I znowu nie mam nic do dodania, co jest smutne, bo przecież pytanie, jak słyszę, było do mnie. Tak, możemy uznać, o, to tu dokonam korekty, możemy uznać biurokrację za element oligarchiczny w ramach systemu demokratycznego, zgodnie z tym, co przedtem już powiedziałem, że demokracja bezpośrednia, w której dokonuje się losowania na poszczególne stanowiska, nie mamy natomiast do czynienia z obiorem na nie przy uwzględnieniu kryteriów merytokratycznych, jest bardziej demokratyczna, więc siłą rzeczy demokracja z rozbudowaną biurokracją jest i to nominalnie, przynajmniej oficjalnie wyłanianą według kryteriów merytokratycznych, jest mniej demokratyczna, a bardziej oligarchiczna. Przy czym, i tutaj znowu nawiązuję do tego, o czym mówiłem w pierwszej mojej wypowiedzi, nie należy tego problemu mylić z problemem ograniczania demokracji. Są to dwie różne kwestie. Oczywiście jest niewątpliwie biurokracja przymieszką oligarchiczną w ramach ustroju demokratycznego, ale ona w żaden sposób nie chroni naszej wolności, nie ogranicza ekspansji państwa kosztem tej wolności. I dlatego to jest jeden z powodów, nie wspomniałem o tym odniesieniu historyczno-ideowym, ale wydaje mi się ono istotne, bo taka też była intencja mojego wystąpienia tutaj, że pewne klisze pojęciowe, które często libertarianie przejmują po klasycznym liberalizmie, takie jak tyrania większości, ograniczenia władzy, liberalizm arystokratyczny, owe właśnie arystokratyczne przymieszki, które w zamyśle mają chronić demokrację przed zdegenerowaniem się, ześlizgnięciem w ochlokrację, a potem tyranię, wcale nic z tym nie mają wspólnego, dlatego że w żaden sposób wolności nie służą. Również to określenie tyranii większości, o czym wspominałem, mówiąc o tym pojęciu poliarchii, jest pojęciem nieadekwatnym. No i też z tego powodu, właśnie dziękuję za to pytanie pod tym kątem, bo mogę moje wcześniejsze wypowiedzi uzupełnić. Te narzędzia opisu teoretycznego, których dostarczał klasyczny liberalizm, są, jak myślę, w świetle naszej już dzisiejszej wiedzy i rozpoznań nieadekwatne. To ja pozwolę sobie odpowiedzieć nieco w innym duchu, ponieważ tak się składa, że ja mam nieco inny pogląd na tę sprawę. Otóż uważam, że nieco wbrew intencji samych twórców struktur biurokratycznych, może się zdarzyć i z pewnością często zdarza się tak, że one utrudniają przeprowadzenie pewnych zmian, czy no, pewnych reform albo prowadzenia pewnych polityk, z korzyścią dla obywatela.
To znaczy, może się zdarzyć tak, że w tym gąszczu biurokratycznym rzeczy po prostu utkną. Byłby to przykład pewnej kanibalizacji, jaka się dokonuje między różnymi elementami tej wielkiej, rozbudowanej struktury władzy. Natomiast, no oczywiście, to już zależy od konkretnych uwarunkowań, że tak powiem, miejsca i czasu. Tak? Są takie biurokracje, które są na tyle źle skonstruowane, że stanowią tak naprawdę element obstrukcji. I no, w ten sposób nieco przypadkowo służą dobrej sprawie, tak? No ale to się zda, to trzeba by rozpatrywać, że tak powiem, case by case. No jak ten dualizm władzy wykonawczy jest akcydentalny. Jeszcze jedno pytanie? A o ile wiem, to książę Hans Adam nawet popierał ten pomysł. Jednak nie mam wystarczającej wiedzy w temacie, nie wiem, na ile jest to kwestia zmitologizowana. W każdym razie nie było to clue tej reformy. Ona dotyczyła przede wszystkim stosunków pomiędzy przedstawicielstwem, to znaczy partiami politycznymi i parlamentem, a księciem. Ponieważ w latach 90. obie strony uzurpowały sobie prawo do decydowania o pewnych sprawach i była kwestia tego, kto będzie górą, była wtedy niezwykle istotna i koniec końców w 2003 roku uchwalono nową konstytucję, a właściwie zmieniono tę starą, ponieważ to nie była aż tak głęboka reforma, by mówić tutaj o całkowicie nowej konstytucji. Oparto ustrój Liechtensteinu na trzech filarach, z których akurat partie i Landtag okazały się najsłabsze. Co do secesji, to istnieje konstytucyjne prawo do secesji każdej z 11 gmin, no ale jak dotąd żadna z niego naturalnie nie skorzystała. Jeszcze przepraszam. Nawiasem mówiąc, prawo do secesji w Liechtensteinie datuje się co najmniej od XVII wieku. Wtedy grupy chłopów już są jakieś dokumenty świadczące o tym, że odpowiednio liczna grupa chłopów, też nie musiała to być jakaś jak wielka liczba, zdaje się kilkudziesięciu już wystarczyło, mogła ogłosić się po prostu jakąś tam jednostką, że tak powiem, odrębną, tak, i odejść z Liechtensteinu, wyjąć się spod prawa krajowego. No dobrze, to w tym miejscu kończymy debatę, chociaż dyskusja na temat demokracji pewnie będzie jeszcze trwała kolejnymi latami. I przerwa do 17.30, tak, widzimy się już na spotkaniu z doktorem Sławomirem Mencerem. I dziękuję prelegentom wszystkim oczywiście.